Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest w sumie dość nietypowy, krótki, myślę, mi się wydaje, filmik podsumowujący targi E3, które miały miejsce przez ostatnie, nie wiem, 3-4 dni, jakoś coś takiego zaczęło się w ten weekend, czyli ten weekend do tyłu, kiedy to oglądacie, ponieważ nie wiem, kiedy w sumie będzie ten film, mam nadzieję, że dość wcześnie. W każdym razie chciałem sobie tak troszkę podsumować, w sensie oczywiście oglądaliśmy sobie, robiliśmy sobie taki mini podcast właśnie tutaj z chłopakami, oczywiście z Hogatem i z Sylem, właśnie u Syla na kanale w ramach takiego live'u. I chciałem to sobie gdzieś tam podsumować. Nie mam tej żadnej gdzieś tam kartki, czy rozpisanego dokładnie punkt po punkcie konspektu, ale bardziej chciałem po prostu sobie tak bardziej vlogowo właśnie sobie tutaj usiąść, prawda, i sobie z wami troszkę porozmawiać, bardziej ja porozmawiać, a wy żebyście sobie tego posłuchali, także bez zbędnego pierdzielenia. Będzie to bardzo bez ładu i składu, od razu tak na wstępie powiem. W każdym razie wszystkie, można powiedzieć, premiery czy zapowiedzi gier zostały, można powiedzieć, w pewien sposób prawie że spełnione. Na pewno zostało zapowiedziane The Elder Scrolls 6, czyli Skyrim 2, czy Morrowind 2, albo ileś tam, któraś tam część. W każdym razie kolejna część The Elder Scrolls, bardzo, bardzo mnie to cieszy, ponieważ no już czekamy w sumie dokładnie od 11 listopada 2011 roku. Pamiętam tę datę dlatego, że no jakby 11, no to jest jakby dość do zapamiętania data. Wtedy właśnie miała miejsce premierę właśnie Skyrim, no także już czekamy już, no nie wiem, około 6-7 lat, no w tym roku będzie już 7 lat w listopadzie, także no najwyższy czas, ale bardzo mnie cieszy, że jakby Bethesda zrobiła sobie taki, że oni robią te długie przerwy pomiędzy właśnie wydawaniem kolejnych gier, co mamy właśnie, czego przykładem jest chociażby właśnie Fallout, który mimo tego, że miał troszkę mniejszą przerwę i najprawdopodobniej wyjdzie najpierw Fallout 76, czyli właśnie zapowiedziany już tak na 100%, pokazany był gameplay właśnie z Fallouta 76, pomiędzy właśnie tym ostatnim Falloutem 4, no to jest jakby, no widać tak zmiany, w sensie zawsze gdzieś tam Bethesda miała ten taki swój śmieszny silniczek, który był coraz to bardziej udoskonalany, zresztą widać to bardzo dobrze właśnie, chociażby właśnie po Elder Scrollsach, to gdzieś był Morrowind, potem był Oblivion, skok totalny, potem był między Oblivionem a Skyrimem skok totalny, dokładnie tak samo, jeżeli chodzi może być o grafikę, o mechanizmy i tak dalej, być może silnik ten sam, ale mimo wszystko jakby no dalej jest tam zachowana ta, no to ta taka, jakby to powiedzieć, no, nie wiem, takie Bethesda Studios po prostu jakieś tam konspekt, czy w ogóle jakby taka pewnego rodzaju rama, także bardzo super, bardzo spoko. Te dwie najważniejsze tak naprawdę, przynajmniej dla mnie osobiście, premiery zostały zapowiedziane. Stoisko gdzieś tam Xboxa, tudzież Microsoftu, gdzie były pokazywane różne rzeczy i w sumie to było takie troszkę przemieszanie z pomplątaniem tak naprawdę, bo nie, znaczy inaczej, bardzo tak, jeżeli chodzi o właśnie Microsoft i to w jaki sposób przedstawił swoje właśnie premiery, czy jakieś ekskluzywy i tak dalej, bardzo to było spoko zrobione, w sensie pokazana gierka, ewentualnie może jakiś tam był jeden gameplay, tak mi się wydaje, zaraz gdzieś tam w środku grali tak Forza Horizon, najnowszego Forza Horizon, który wygląda po prostu przepicko, bardzo pięknie i fajnie to wygląda. I tak by przede wszystkim to mi się rzuciło gdzieś tam właśnie w oczy, tudzież właśnie też w uszy, oglądając właśnie to. I jakby kolejną sprawą, w sensie jakby te dwie konferencje, które tak naprawdę dużo pokazywały, przede wszystkim Cyberpunk został tak samo pokazany. To było tak samo epickie, tak samo miałem takie wow, Jezu, po prostu nareszcie, przecież tę grę już tyle czasu robię, nie pamiętam dokładnie ile, nie chcę wam też tutaj wprowadzać w błąd, w każdym razie wiem, że CD Projekt, który był jest przede wszystkim odpowiedzialny właśnie za Cyberpunka, jakby
troszkę zaniechał prac, mi się wydaje. To jest takie, tak, że to myślę, że na pewno znajdzie się wiele potwierdzeń tej mojej takiej małej hipotezy, że zostały zaniechane prace właśnie nad cyberpunkiem, nad tym cyberpunkiem, który był już bardzo dawno zapowiadany i w pewnym momencie nagle było takie puf, nic się nie dzieje, jedne, drugie, trzecie targi, a tu nagle mamy E3 2018 i bardzo proszę, mamy właśnie zapowiedź Cyberpunka. Z tego co mi się wydaje, ja akurat tego już nie oglądałem, chyba był gameplay pokazywany właśnie na Sony, chyba, nie wiem, nie jestem w stanie na 100% powiedzieć, ponieważ konferencja Sony, delikatnie już przechodząc dalej właśnie do konferencji Sony, była ta zapowiedziana, była bardzo nieudana, w sensie chodzi o to, że było bardzo dużo problemów technicznych. Pokazali w sumie tylko takie jakieś gry, które... Znaczy Hideo Kojimie pokazali grę, której wszyscy się boją. Zresztą myślę, że to jest takie... W sensie, że pan Kojima to akurat to jest jednak... pewnego rodzaju myślę, że legenda, tak? Jeżeli chodzi właśnie o Metal Gear Solid. Ale mimo wszystko jakby gdzieś tam Nintendo, zresztą oglądaliśmy, zresztą był włączony gdzieś tam przez chwilę, miałem włączonego właśnie podcast też właśnie Jaroka. I właśnie nam mówili, że to jest bardzo dziwne i oni się boją tego. I ja jak najbardziej potwierdzam, czy też również potwierdzam tego typu obawy, że no ta gra, która została zaprezentowana, nic nie wyjaśnił kompletnie ten trailer, w sensie widać było, że postaci aktorów są tam jak najbardziej naniesione, w sensie, że twarze aktorów są właśnie jakby odwzorowane właśnie w grze. Powiem tak, że byłem bardzo zaskoczony, w sensie jak to wygląda, bo tak naprawdę trailer szedł w sumie ileś tam minut i przez nie wiem, 3/4 tego traileru nie wiedziałem co się dzieje. Potem jednak troszkę się coś wyjaśniło, ale potem się znowu nie wyjaśniło, bo koniec tego trailera jest bardzo tajemniczy, bardzo enigmatyczny i tak naprawdę nie jestem w stanie wyciągnąć z tego nic więcej niż tak naprawdę no właśnie to, że no kurde, panie Kojima, no to tak ciekawie. Ale mówię, no może to też jest jakby gdzieś tam pewnego rodzaju jakby, może nie chwyt marketingowy, ale pewnego rodzaju, nie wiem, nahypowanie czy nakręcenie właśnie ludzi na ten temat, żeby oni się właśnie dowiadywali i potem, żeby wejść jakąś mocną gierką naprawdę, bo nie wiadomo co to będzie. Miejmy nadzieję, że oczywiście będzie... myślę, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, jak nie bardzo dobrze. Kolejną sprawą, którą chciałbym zwrócić uwagę właśnie na całe te targi E3, to jest to, w jaki sposób pokazywane są te gry. W sensie... Myślę, że tak spokojnie, jak powiem 70%, jak nie więcej, gier, które były zaprezentowane na E3, były przede wszystkim nastawione na konsole, co mnie martwi. I to jest to, co ja mówiłem zresztą na streamach u Syla, że to nie jest kwestia tego, że ja nie lubię konsol. Ja, broń Boże, że ja jak najbardziej... Dla mnie to jest tak samo platforma do grania, tak samo jak powiedzmy właśnie mój, nie wiem, PC. Tylko kwestia jest tego, że denerwują mnie właśnie deweloperzy gier, którzy w tym momencie są nastawieni tylko i wyłącznie na konsole. Zresztą na swoim starym kanale właśnie mówiłem, zrobiłem kiedyś taki film, jak gracze, jak PC-towi gracze są waleni w tylną część ciała, tam gdzie plecy tracą tą szlachetną nazwę. I to jest strasznie przykre. Nie lubię strasznie takiego faworyzowania tak naprawdę, czy skupianie się głównie pod ten właśnie zachodni rynek, gdzie tak naprawdę na zachodnim rynku, właśnie tym amerykańskim, gry są skoncentrowane przede wszystkim na konsolach. Tam gry, w sensie jak mówi się gra komputerowa albo ogólnie rozrywka wirtualna, tak, coś takiego, to nie mają na myśli myszki i klawiatury, tylko mają na myśli pada i Xbox One albo PS4 albo cokolwiek innego. I to jest strasznie przykre. Mnie to bardzo osobiście ubodło. Jako właśnie PC-towego gracza był, co prawda, i jeszcze ta konferencja PC Gaming Show, tak się to chyba nazywało, gdzie były pokazywane właśnie gry, głównie skoncentrowane, czy przede wszystkim przeznaczone właśnie na komputery stacjonarne.
Ale to były indie gierki. Tam tak naprawdę na tych gierkach były... Znaczy, były pokazane na przykład Realm Royale, które ostatnio ogrywamy bardzo mocno zresztą właśnie tutaj z Hogatym i z Sylem. Okej, okay, dobrze, były pokazane też inne gierki i tak dalej, ale mimo wszystko, co to ma być? W sensie, dlaczego tak? Dlaczego nie możemy też mieć, nie wiem, swoich gierek? Bo najpierw są konsole, dopiero potem ewentualnie... Prawda, PC-ty, zresztą tak było przecież przy GTA, gdzie musieliśmy czekać ile? 2 lata? Chyba tak, 2013 było premiera GTA V na konsole, te poprzedniej generacji. Potem było w 2015 właśnie premiera właśnie na PC-ty i next genowe konsole, chyba tak mi się wydaje, chociaż możliwe jest, że najpierw były next genowe konsole, a dopiero potem był PC. No mimo wszystko jednak jakby gdzieś tam no to jest dość niemiłe. Ja tu też nie chcę, nie będę tutaj w tym filmie jakby konkretnymi nazwami pewnych gierek jakby pokazywał, z uwagi chociażby na to, że ja do końca tych wszystkich gierek jakby nie wiem, nie znam, albo nie zapamiętałem sobie nazwy. Wiem, że na pewno bardzo dużo i... inaczej. Była taka jedna gra, której teraz nazwy nie wypowiem, bo nie pamiętam, ponieważ było to tylko tak chwilę. Pokazywałem ją Sony na swoim stanowisku w ramach takiego jakiegoś tam samuraja, czy jakby właśnie gdzieś osadzonej gry gdzieś tam w samurajskich, gdzieś tam uniwersum, czy właśnie samurajskich czasach i tak dalej. Bardzo spoko to wyglądało, bardzo chętnie się przyjrzę tej grze, jeżeli wyjdzie na PC-ty, chociaż wątpię, jeżeli na Sony ma to głównie PS4, no to tak. To jest kolejną sprawą, remastery. Nie podobają mi się remastery gierek, w sensie, jeżeli one były robione w ramach jakiegoś dodatku, a nie robione byłaby z całe z tego prezentacja danej gry, nie bardzo. W sensie, są udane remastery, jak najbardziej, ale uważam, że na przykład remaster Resident Evil 2... no spoko, w sensie okej, okay, ale nie wiem dlaczego robią wokół tego taki strasznie duży szum, tak? Kolejna sprawa, która mi się teraz przychodzi od razu do głowy, Spider-Man bardzo fajnie wyglądał, Spider-Man jako gra, te stare wszystkie postacie z tego jakby starszych można powiedzieć komiksów, tam był Rhino, tam był ten chyba Scorpio, chyba tak mi się wydaje, brakuje mi już tylko Sabertootha, którego mogliśmy w ogóle zobaczyć w grze Spider-Man 2, który jest moją drogą takim, można powiedzieć, taką dobrym, fajnym wspomnieniem właśnie z przeszłości. Natomiast jeżeli przechodzę do takich dwóch, chyba moim zdaniem, najgorszych prezentacji, konferencji Ubisoft, jak i również też EA, Electronic Arts, no nie bardzo. Electronic Arts na początku, okej, okay, był pierwszą konferencją, gdzie było najwięcej osób. Nie wiem dlaczego Electronic Arts było pierwsze, bo to co pokazali jest słabe. Nie było tam żadnych jakichś takich, nie wiem, mega ultra, w sensie wow, FIFA, nowa FIFA, wow, super! I wkurza mnie to, że nawet gra jeszcze nie wyszła, a już zapowiadają DLC. To jest mega ultra słabe. Kolejną sprawą było to, że mieli konferencję, na której dokładnie przez prawie że półtorej godziny jacyś influencerzy, głównie właśnie z Ameryki, grali FIFA 18, nie 19, 18. Nie czaję tego. Dlaczego oni zmarnowali tyle czasu? Electronic Arts, wielki kurna kolos, jeżeli chodzi po prostu o game dev, czy jakiekolwiek, nie wiem, czy przede wszystkim premiery AAA, czyli te gry AAA, tak? W sensie to takie z najwyższym budżetem, w ogóle z mega fajerwerkami i tak dalej. Co się stało Electronic Arts z wami? Kiedyś robiliście super gierki, a dzisiaj macie tak, że na swojej własnej konferencji chyba nie wiecie co zrobić, bo puszczacie przez półtorej godziny jakichś ludzi. I gdyby nie to, że gdzieś tam faktycznie znam tego Juanpa Zurita, chyba tak się nazywał ten jeden typek z Meksyku. To kto to jest w ogóle? Jacyś youtuberzy tak samo z Niemiec. Jezus Maria, no matko, bo no co to było? Dla mnie totalnie na minus, jeżeli chodzi o Electronic Arts. Tak się nie robi konferencji, moi drodzy. Tak się nie robi. I wiem to ja, jakaś osoba like, mająca lat 22 i w sumie, nie wiem, grami zajmująca się głównie hobbystycznie, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i tak dalej. Kolejna sprawa, Ubisoft. Jezus... Assassin's Creed. Po co? W sensie... Wiecie dlaczego
Assassin's Creed Origins było takie dobre, w sensie naprawdę jako ten nowy Assassin umieszczony właśnie gdzieś tam w starożytności, to było super. Zrobili nowe mechaniki, zrobili coś nowego, wpadli na jakieś nowe pomysły. To było naprawdę grywalne i fajne. Odyseja, w sensie Odyssey, myślę, że w starożytnej, gdzie akcja ma mieć miejsce w starożytnej Grecji, nie. To jest odgrzewany kotlet. Zmieniliście tylko to. Zrobiliście z asasynami to, co robiliście z poprzednimi. Czyli co roku nowy asasyn z po prostu zmienionym uniwersum. To... Grałem w Assassiny, jedynkę, dwójkę, Revelations, to były super gierki, grałem tak samo w Origins, to była też super gierka, jako że mój brat też był kiedyś zafascynowany, można powiedzieć, właśnie Assassinami, grałem też, tak można powiedzieć, troszkę poglądowo w inne Assassiny i nie, w sensie to tak jakbym grał w dwójkę cały czas i teraz faktycznie był Origins, który naprawdę miało się już ten inny feeling tego wszystkiego, było to tak jakieś takie szybsze, świeższe, takie bardziej właśnie na dzisiejsze czasy. Nie wiem, no fajne to było. A tutaj Odyseja, no powtórzę dokładnie to, co było. I nawiązując do Odysei, przy okazji jeszcze do Battlefielda 5. Ta zawszona, cholerna po prostu poprawność polityczna, która jest absolutnie niepotrzebna. Nie lubię czegoś takiego. W sensie... Ja rozumiem. Ja tak naprawdę rozumiem, że na przykład powiedzmy w dzisiejszych gierkach, umiejscowionych gdzieś w dzisiejszych czasach, granie kobietą jest spoko. I to nie jest, żeby teraz przypadkiem ktoś mi teraz nie mówił, bo ja jestem facetem, ja teraz jestem szowinistą, seksistą, bo ja tu jeszcze tylko za tym, żeby gdzieś grali tylko facetem, z takim, kurwa, z takimi wielkimi mięśniorami i w ogóle. Nie, totalnie nie o to mi chodzi. Kwestia jest bardziej po prostu tego typu, żeby odzwierciedlać to, co faktycznie miało miejsce. Battlefield 5, okej, w partyzantkach jak najbardziej walczyły kobiety, jak najbardziej jestem za tym, żeby zrobić jakieś partyzanckie gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, podboje czy jakieś rozgrywki, które właśnie zakładają właśnie gdzieś tam walki również też kobiet, które miały czynny udział, brały właśnie w tych potyczkach. I to byłoby super, okej, jak najbardziej jestem za tym. Natomiast na froncie, takim, że kobieta jest jakby takim wojskowym, takim z krwi i kości, no nie. I to nie dlatego, że ja mówię, że nie, bo mi się to nie podoba, tylko mi się to nie podoba dlatego, że to nie miało miejsca. Battlefield 1 był dlatego super grą, ponieważ był bardzo dobrym, realistycznym odzwierciedleniem I wojny światowej. Można było się w to wczuć, w ten klimat, w to wszystko, co się tam działo. Udźwiękowienie było tak samo, wiesz, zresztą super, tak samo mechaniki gry. Battlefield 1 robił robotę, teraz mamy Battlefielda 5, który będzie mówił o II wojnie światowej i który zakłada, że będą tam kobiety. No to jest taka poprawność właśnie taka polityczna na siłę, to jest głupie, bo zaprzeczamy faktom i potem będą na przykład ludzie będą się potem tego uczyć. Dzisiaj mamy równouprawnienie, dzisiaj podejrzewam, że kobiety na froncie jak najbardziej by się tak samo sprawdziły jak i sprawdziły tak samo jak i faceci, prawda? I jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy dążyli do tego faktycznie równouprawnienia w jakimkolwiek tam aspektach właśnie tym prawnym, czy chociażby takich... Czy też równouprawnienia właśnie w aspektach tego, ile kto zarabia i tak dalej. Jestem za tym, jestem naprawdę jak najbardziej to popieram, tylko nie popieram tego, że po co wpierdzielać coś na siłę, żeby się ludziom to podobało i żeby się nikt do was nie przyczepił. To jest głupie, to jest robienie czegoś na siłę i to jest totalna przesada. Tak samo w Odysei, dlaczego do jasnej cholery asasynem jest... kobieta! Nie mam absolutnie tak samo nic do tego, żeby kobieta asasyn była. Dzisiaj mamy zresztą Lara Croft, która mi się bardzo podoba, bardzo dobrze mi się grało w tę grę. Ale w Odysei przychodzi kobieta do obozu Spartan w zbroi, z mieczem i tak dalej i nikt się nie przyczepia! Okej, oczywiście jestem taki szowinista dowódca, on to jest zły i w ogóle i tak dalej, bo on to nie wierzy tamtej babie cholernej, bo to ona, no tam jest ten... No i dlaczego? Po co? W sensie, po co zawalać taką jakąś faktycznie różnicę pomiędzy realizmem, a pomiędzy, nie wiem, czymś wymyślonym? To jeżeli nawiązujecie do jakichś konkretnych czasów, to bądźcie jakby temu wierni. Tam jest już w ogóle chyba Sokrates tam w ogóle zapowiedziany, że będzie, jak Da Vinci powiedzmy, właśnie w tych poprzednich częściach.
Asasynów, no, no okej, okay, dobra, fajnie, spotkać postać historyczną, okej. Okay. Ale, no troszkę mi tutaj trąci to wszystko. No ale cóż, moi drodzy, to było takie krótkie podsumowanie, już tu gadam w ogóle 20 minut, ja spierdzielę, przepraszam, najmocniej przepraszam. Ja bym Szepard. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak wam się podobał Target. Czyli jeżeli oglądaliście, albo jeżeli co widzieliście w ogóle. Ja też nie omówię teraz tego wszystkiego, ponieważ tego było tyle. To było takie małe podsumowanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja wam przepraszam. Trzymajcie się, no i pa!